obrazu jest pan Marek Szyszko, polski rysownik. Mural wykonała grupa RW z Wrocławia. Kieruję w stronę pana senatora Grzegorza Biereckiego oraz pana burmistrza Jacka Danieluka serdeczne podziękowania za pomoc w osiągnięciu tego celu. Dziękuję również tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten mural powstał. Mieliśmy odsłonięcie muralu, kontrofensywa nad Bugiem, bitwa pod Terespolem 1920 rok. W tej bitwie brał udział generał Franciszek Krajowski, który był Czechem z urodzenia, z Polakiem z wyboru, mieszkańcem Terespola. Dzięki właśnie Franciszkowi Krajowskiemu, który był założycielem pierwszym 18 Dywizji Zmechanizowanej Siedlec, mamy tą wspaniałą współpracę, gdzie dzisiaj mieliśmy orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego, kompanię honorową Wojska Polskiego, żołnierzy, piękny sprzęt wojskowy. Dzisiaj uczestniczą również bracia Kurkowi z terenu całego kraju. Od Szczecina po Rzeszów, od Białegostoku po Wrocław, od Zabrza po Gdańsk. Naprawdę jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Sam mural został zaprojektowany przez artystę Warszawy. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miasta Terespol na czele z prezesem Krzysztofem Badalskim, moim kolegą. Mural był 80% dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. My jesteśmy partnerem jako gmina. Cały prawie świat leczył rany Wielkiej Wojny Światowej. Ale nie Polacy, nie tu, nie w tej części Europy. W roku 20 musieliśmy udowadniać, że stać jest na utrzymać młode państwo polskie. Tak jak w roku 1792, kiedy to przegrana wojna z Rosją zadecydowała o naszej niepodległości względem Rosji, tak wojna 20 roku dawała nadzieję. Najgorszy termin przyszedł w lipcu 1920 roku. Wojska rosyjskie stanęły na linii Narwi i na linii rzeki Bug. Jakie wówczas były plany naszego dowództwa? Otóż mieliśmy się utrzymać do 5 sierpnia, a następnie silnym uderzeniem wyprowadzić spod Brześcia kontratak. Brześć stał się najwyższym punktem na mapie Polski. Nie chodzi o miasto oczywiście, ale chodzi o twierdzę wraz z Teresponem, tak zwanym przedmieściem Terespolskim. Gratuluję pomysłodawcom, gratuluję wykonawcom tego muralu, który uświetnia, przypomina o ważnym wydarzeniu z historii Polski. Pokazuje to wydarzenie w taki sposób, w jaki chcemy je widzieć. Pokazuje to wydarzenie w taki sposób, w jaki chcieliby to widzieć ludzie w różnych miejscach świata, kiedy myślą o bolszewikach, o komunistach, a może szerzej o Rosji.